W dniach 18 i 19 października w Katowicach pod auspicjami Polskiego Związku Jiu-Jitsu odbył się Puchar Polski Kadetów Jiu-Jitsu. W turnieju startowało ponad 100 zawodników z Jaworzna, Katowic, Mysłowic, Sosnowca, Raciborza, Rybnika, Wisły, Miejskiej Górki, Szczecina, Olsztyna, Warszawy, Pogwizdowa, Strzyżowa oraz Gorzowa Wielkopolskiego. Zawodnicy klubu walki Wręcz Partner 2 Jaworzno podopieczni trenera Łukasza Proksy potwierdzili wysoką formę i wywalczyli 5 złotych medali w konkurencjach Duo System, Fighting oraz Nevaza. Wśród zawodników z Jaworzna w klasie kadetów najlepiej spisał się Patryk Urban w kategorii do 45 kg. Patryk w swoich walkach trzech eliminacyjnych wszystkie walki skończył przed czasem. W finale spotkał się z Krystianem Minoltem, aktualnym mistrzem Polski, którego pokonał na punkty, zdobywając Puchar Polski. W drugiej konkurencji, w której startował z klubowym kolegą Szymonem Niedzielanem, zdobył również złoty medal. W kategorii kadetek Kinga Schulz do 32 kg w eliminacjach wygrała 3 walki. W walce finałowej spotkała się z klubową koleżanką Aleksandrą Masterna, którą pokonała, zdobywając Puchar Polski. Również z Olą w drugiej konkurencji Duo Systemu zdobyła złoty medal. W konkurencji Nevaza w kategorii kobiet do 32 kg Aleksandra Masternak nie dała szans rywalkom, wygrywając walkę finałową przed czasem i zdobyła Puchar Polski. W kategorii Duo System w kategorii kobiet Aleksandra Masternak i Kinga Schulz zdobyły pierwsze miejsca. W kategorii mężczyzn Szymon Niedzielan i Patryk Urban nie byli gorsi od swoich koleżanek i także wywalczyli złote medale. W konkurencji Fighting kategorii mężczyzn do 45 kg znakomicie spisał się Patryk Urban. Trenuję od 5 lat. 3 razy w tygodniu. Na turnieju miałem 4 walki. Wszystkie zwyciężyłem, zajmując pierwsze miejsce. Jaworznianin w swoich walkach nie dał szans przeciwnikom i zdobył Puchar Polski. Startująca w kategorii kobiet do 32 kg Kinga Schulz pokonała w finale swoją koleżankę klubową Aleksandrę Masternak i zdobyła Puchar Polski. Miałam 4 walki, wszystkie wygrałam. Następnie wraz z moją koleżanką Olą Masternak pokazałyśmy Duo System i wygrałyśmy. Srebrne i brązowe medale wywalczyli Arkadiusz Małek, Michał Oleksiewicz i Alicja Kalina. W najbliższych planach tegorocznych jest jeszcze 6 turniejów. Będziemy startować w 3 zawodach judo, 3 zawodach jiu-jitsu. Oprócz tego w grudniu będą egzaminy na stopnie Q w jiu-jitsu. W listopadzie klub rozpoczyna nabór na sekcję dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie chętne osoby zainteresowane zajęciami ze sportu walki zapraszamy na matę. Zawodnikom klubu walki Wręcz Partner 2 Jaworzno gratulujemy sukcesów.